Dobry wieczór, minęła godzina 22. Jak w każdy czwartek, czas na Zakład Patologii Dźwięku. Nazywam się Kazimierz Walkwasa i do 24 zapraszam na masę nowej, świeżej muzyki metalowej. Zaczynamy od trashu, zaczynamy od zespołu, który już z 10 lat na rynku istnieje, ale dopiero teraz ukazuje się ich debiut, nosi tytuł Online, a zespół nazywa się Definition. Moje
Definition, bardzo dobry debiut wydany po latach bydgoskiej grupy. Zostajemy w Polsce, zostajemy przy thrash metalu, tym razem krakowianie i można powiedzieć weterani, legenda thrashowej polskiej sceny, czyli Helias. Dla Threshing Madness wydali właśnie swój 6. album Eight Cardinal Sins. Już jeden czy dwa utwory z tej płyty w zakładzie prezentowaliśmy, no ale jest to, trzeba słuchać, bo dobra to muzyka i fajny, charakterystyczny wokal Golarego. Devilish Circle oraz Eight Cardinal Sins i Helias.
first one. Hide yourself, it's a worse and guilt. It's a second one. Shut your mouth, you have no repute. It's a third one. Future cereal used to love some bread. It's a fourth one. Can't tell you all. Her voice is not the future. It's a snake. No fear around. Ordinary. Like it starts to disappear. Back for an end of the life. Begins eight cardinal sins. Back for an end of the life. Begins eight cardinal sins. Back for an end of the life. Begins eight cardinal sins. Back for an end of the life. Begins eight cardinal sins. Kiss the rules, fit, laugh and bleed. It's the fifth one. Downright poets dying falls. It's a sixth one. Live God, the divine things. It's the seventh one. No mercy, it have no price. It's the eighth one. Can't tell you all. It's a snake. It's a snake. It's a snake. I see the snake eyes. Teraz przed nami Holendrzy, którzy po jakimś czasie niebytu wracają. Tak jak wspomniałem tydzień temu, będę miał okazję ich zobaczyć podczas tegorocznego Partyzan. I bardzo się cieszę, bo zespół ten znam od wielu lat i nowa płyta zachęca do tego, żeby pojawić się na ich występie i posłuchać. Nazywałem się God the Throned, a najnowszy album nazywa się The World Ablaze i z tegoże albumu utwór tytułowy przed wami.
Holandii do Polski, bo przed nami warszawska grupa Hate i ich najnowszy album Tremendum. Można powiedzieć, że album trochę zbudowany koncepcyjnie, dużo nawiązań do pogańskiej, słowiańskiej mitologii. No i całkiem ciekawa muzyka. Zapraszam na Hate z najnowszej płyty Tremendum w dwóch odsłonach w Zakładzie Patologii Dźwięku. Lord!
No to teraz coś znacznie cięższego. Masochist i ich najnowszy album The Sect. A z tego, co widziałem, to zespół chyba się nawet u Orbitowskiego w TVP Kultura pojawił. Tak więc, ale wcześniej był w Zakładzie Patologii Dźwięku. Jeśli dobrze pamiętacie wywiad z Truflem, który opowiedział nam o tym albumie. No i o tym, że zamiast łupać i jechać ultra szybko, jak to robili do tej pory, może by tak zagrać trochę wolniej, ale za to dużo bardziej dojmująco. Distant Horizon i The Sect i Masochist.
To był masochizm, teraz będzie duszenie, czyli Suffocation, ich najnowszy album Of Dark Light. Tutaj żadnych nowości, żadnych wyskoków nie wiadomo gdzie, po prostu ultra brutalny, rzetelny death metal, prosto z Ameryki. Po prostu dobra firma, Suffocation. Boring.
nami Brytyjczyk Gregory McIntosh i podobno już jakieś tam prace chyba nad nowym Paradise Lost się toczą, ale mamy najnowszą płytę Valenfire, bo to nas dużo bardziej interesuje, bo bardzo lubimy w Zakładzie Patologii Dźwięku death metal i bardzo lubimy taki brudny, rasowy death metal, jaki Greg McIntosh po śmierci swego ojca dla odreagowania zaczął grać i robi to do dzisiaj i mamy już trzeci album w dorobku tejże grupy, bardzo brudny, bardzo fajny, bardzo wart posłuchania. Valenfire, Apathetic Grave, Cursed from the Womb. W dwóch odsłonach.
Radia UWM FM.
uwierz, uwierz, uwierz w muzykę.
A to, co przed chwilą wybrzmiało, to Kosmokrator. Zespół, który prezentowałem tydzień temu, pojawi również się na tegorocznym Party Sun. Zespół, który nie ma jeszcze swojego debiutanckiego albumu, ma natomiast taką fajną epkę First Step to Supremacy i z niej wybrzmiał utwór Death Worship. No to skoro Death Worship, ta nazwa już padła, to posłuchajmy sobie, jak brzmi Death Worship jako zespół, nie jako utwór, bo oto przed nami z Ross Bay, prosto z Kanady, ultra po prostu zły kult śmierci z domieszką blasfemii, revenge i wszystkiego, co najgorsze w tamtych stronach. The Chaos Trance oraz Evocation Chamber i Death Worship. We'll be right back.
mówiłem, że będzie złe zniszczenie? Ostrzegałem. To Death Worship. Wszyscy źli i czarni pewnie już to znają od dawna i lubią, ale dla tych, którzy jeszcze nie są tak mocno czarni, to małe zapoznanie z tymi miłymi panami z bardzo daleka. A teraz coś z bardziej bliska. Szwedzi, Offermod, to nazwa w podziemiu dosyć dobrze znana. Jest ich nowy album, Sol Nox, i w zakładzie patologii dźwięku w radio UWMFM jak najbardziej będziemy go teraz promować. The Alpha of the Antichrist oraz Samuit and Set, Offermod.
A teraz zespół, który niejednego może wprowadzić w błąd, no bo jak zespół się nazywa Naudis, a album się nazywa Wulfasa Kunia, no to już albo kojarzymy to z jakąś Finlandią, albo może z jakimiś krajami bałtyckimi, no a pierwszy utwór, który na tym albumie się znalazł, nazywa się Garmr, no to już w ogóle myślimy, że to jakaś Skandynawia, no jeszcze w dodatku runy są w tytule albumu, a tu nie, to zespół pochodzący z Rzymu, włoski Naudis, i gdyby nie ta informacja, że są z Rzymu i wydaje ich Iron Bonehead Productions, to byśmy myśleli, że mamy z jakimś bałtycko-skandynawskim tworem do czynienia. A tu tak gra się w Rzymie, zupełnie nie po włosku.
to był włoski Naudis, choć nic by na to nie wskazywało, no ale całkiem ciekawa, brzydka i niezbyt wyrafinowana muzyka, która trafia w nasze serca. Teraz przenosimy się do Finlandii, bo jest nowy, już od zeszłego roku, nie ma co się oszukiwać, ale przegapiony przez nas album Moonsorrow, Jumalten Aika, taki nosi tytuł, wydało to Century Media, całkiem fajnie się tego słucha, w związku z tym, czemu nie? Zapraszam na spotkanie z Finami, z Moonsorrow. We'll be right back.
na dobranoc i zakończenie zakładu Patologii Dźwięku, Amerykanie z Oregonu. To jest ich debiutancki album, nazywa się Devoid of Light. Zespół nosi tytuł, nazwę Ułada. No i on was ukoi do snu. Ja nazywam się Kazimierz Walkwasa i zapraszam na przyszłotygodniowy już zakład Patologii Dźwięku. Do usłyszenia. Dobranoc.